Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowem ze zespołu. Szósty set. Kontynuujemy nasze nagrania od cyklu odliczamy do ligi. Tym razem 13 drużyna poprzedniego sezonu i bardzo dziwnie to brzmi, jak się pomyśli o tym, że już powiedzmy drugi w tym odliczaniu od samego końca drugim zespołem jest Aseko Resowia Rzeszów. No ale tak właśnie jest. No i opowiemy o tym w składzie Piotr Złoch w studiu w Warszawie. I z Rzeszowa Filip Korfanty. A no właśnie Filip z Rzeszowa, się łączysz, no to jak wyleczyłeś rany po tym poprzednim sezonie, który był no katastrofą. Hmm. <noise> już wbijamy szpilki. Nie, to nie jest, to nie jest szpilka. Nie, no. To, 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 no ale czy to, nie była, czy to nie była katastrofa? I to nie była piękna Była katastrofa, była katastrofa i ta katastrofa trwała już od sezonu 14-15 wtedy. Bolesławia zdobyła Mistrzostwa Polski, po czym z każdym sezonem jest coraz gorzej, więc w pewnym sensie był czas się przyzwyczaić. No ale spaść z 7 na 13 miejsce to jest swego rodzaju nieprzyjemne doświadczenie, a w sumie mówiliśmy się we wcześniejszym odcinku odnośnie starynisa, że, że na no szczęściem Rysowi było to, że w lidze jeszcze była drużyna zbyt goście, bo mogłoby się okazać, że drużyny z Rzeszowa byśmy w tym przed tym sezonem 6 seta nie, nie omawiali po prostu. Dokładnie. <grym>, ale wygląda na to, że, że wyciągnięto wnioski w Rzeszowie, i to, co zbudowano, to jak wzięto z takim rozmachem, wzięto się za budowę zespołu, to mnie przekonuje i sądzę, że. Flajcha w końcu się odwróci, nie będzie już tendencji spadkowej, tylko Rysowia już dobiła do swojego dna i teraz będzie już tylko lepiej. Krótki rys historyczny. Od 2008 roku od sezonu 2008-2009 8 medali z rzędu 3 złote, trzy srebrne, dwa brązowe medale sukcesy w Lidze Mistrzów, drugie miejsce w Pucharze CF, drugie miejsce w Lidze Mistrzów. No, były, były duże sukcesy wtedy Asekoresowi Rzeszów. Były gwiazdy, byli zawodnicy, którzy naprawdę cieszyli swoją grą kibiców Rysowi. No, ale te ostatnie cztery sezony, no to miejsce 4, 6, 7, 13, jak już wspomniałeś. No, chluby na pewno nie przynosi, szczególnie że no, nie brakuje tam środków finansowych. To nie jest sytuacja, jak to czasem bywa z klubami legendarnymi, że po prostu nie brakuje tam pieniędzy, bo cały czas stabilne wsparcie sponsora jest. No i wydaje się, że jednak, jak się kończy na 13. miejscu sezon, to trudno jest jednak ufać, że ci sami zawodnicy, którzy zajęli 13 miejsce, nagle teraz odmienią magicznie swój los i dlatego no, w składzie Resowi no, rewolucja. Pozostało w zasadzie tylko pięć postaci. Dokładnie. Pięć postaci zostało. Przyszło dziesięciu nowych zawodników. Zmiana w sztabie trenerskim. Piotra Gruszka, później Wójcie Serafina w roli pierwszego trenera zastąpił Alberto Giuliani. To jest moim zdaniem bardzo dobry ruch, bo trener z mocno ugruntowaną pozycją już w gronie takich, można powiedzieć, światowej klasy trenerów. Najlepsze, co można ostatnio o nim powiedzieć, to chociażby sukcesy z kadrą Słowenii. No i mnie przekonuje ta postać, także sądzę, że bardzo dobry wybór. Tak, myślę, że, myślę, że to jest bardzo dobry wybór, i, i też um, biorąc pod uwagę, że coś, co było jednak wskazywane jako problem Rycowi w poprzednich sezonach, czyli taki brak ustalenia ścisłej hierarchii. Trochę próba zadowolenia wszystkich, wszyscy tam mieli swoje aspiracje do gry. Ja nie wyśmiewam tej, tej, tego podejścia tych dwóch równych szóstek, natomiast no to niestety powoduje czasem tarcia wewnątrz zespołu. No, Alberto Giuliani to jest jednak trener z szkoły włoskiej, no i on raczej ma swój skład. Zazwyczaj tak jest, że włoscy trenerzy jednak raczej nie rotują bardzo dużo zawodnikami w w trakcie sezonu, a on ma akurat kim rotować, no ale właśnie o odejściach i o nowych twarzach i są duże twarze Waseko Resowi rzeszów w nadchodzącym sezonie po Gingielku. Szósty set. To może od odejść. Wspomniałeś o Piotrze Gruszce, wspomniałeś o Wojciechu Serafinie, czyli trenerzy, no, którzy no, złotymi zgłoskami w historii Resowi się nie zapisali w poprzednim sezonie, no a oprócz tego Przyjmujący. Nikolas poczekaj, poczekaj, rozwinę papirus. Tak, rozwin rozwiń papirus dokładnie. Tak, trochę trochę jak gdzieś tam w kreskówkach czy w szeregu, jakaś taka rozwijana taka właśnie rolka z, z, z edyktem. No to właśnie tych nazwisk tam leci, 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 trochę jak przed gwiezdnymi wojnami. Jak te, te napisy się ciągną i ciągną, i ciągną. No to zaczynamy. Przyjmujący. Nikolas Holt w Senerbacze. Nikola Mareszal, VfB Friedrichshafen, Tomasz Russo, Ślepsk, Malow, Suwałki. Tęsknisz za kimś? Myślę, że Nikolas Hołk to jest zawodnik, który w dobrej formie jeszcze mógłby coś temu zespołowi dać. Zresztą to pamiętam, jak prezentował się jeszcze, w, gdy Stoczna Szczecin istniała. Niedługo, bo niedługo, ale istniała i wtedy prezentował się znakomicie w parze z Matejem Kazyńskim. Więc myślę, że ewentualnie za tym zawodnikiem. A, a poza tym znaczy tak w, jeszcze jakby nadrzędnie. Myślę, że ta pozycja została na tyle wzmocniona, że nikogo z tych zawodników nie powinno po prostu brakować, ale gdyby miał kogoś z no to właśnie na Kanadyjczyka. Um, no myślę, że trudno się, trudno się nie zgodzić. A akurat z taką oceną sytuacji, no Nikola Marszal już ten poprzedni sezon no wybitnie średni, jakby on nie był beznadziejny, tak bym powiedział, ale, ale, ale on był po prostu średni. No a Thomas Rousseau grał słabo w Olsztynie, Potem zagrał fantastyczny sezon w Katowicach, tak, tak tak, tak, to widzę. No i też ja jestem ciekaw czy on się odbuduje, no ale to już będzie w temacie Ślepska-Malow-Suwałki, może okazja też o tym, o tym porozmawiać. Trochę mu kontuzje utrudniły ten sezon w Rzeszowie, no ale bądź co bądź finał jest taki, że nic pozytywnego w Rzeszowie nie pokazał. Tak, więc Nikolas Hołk myślę, że, 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 że może się odbudować w Fenerbacze. Dalej mamy atakujących Zbigniew Bartman, no to Stalnysa, już w poprzednim odcinku o Stalinysa trochę mówiliśmy. O Zbigniewie Bartmanie on odchodził jako atakujący z Rysowi, a do Stalinysa przyszedł już jako przyjmujący. No i Damian Szulc, Indyk Pola z Olsztyn, no z Damianem Szulcem, no to tam się wiąże historia e, chyba no, konfliktu z Marcinem Morżżonkiem Podamian Damian Schulz, zadeklarowany też wegetarianin, obrońca praw zwierząt, no jednak bardzo przeciwko przeciwko krzywdzie tych zwierząt, przeciwko myśliwym. No, Marcin Morzonek z kolei myśliwy, tam no nieciekawe rzeczy. Damian Schulz akurat nie chciał nawet komentować tego na antenie radia UWMFM w audycji o Indykpolu AZS-ie Ołczy. On nie chciał komentować sytuacji w poprzednim sezonie. I tutaj tęsknisz, płaczesz. Nie wiem, w poduszkę, czy, czy rozpaczasz, czy chyba nie specjalnie? Nie, myślę, że jedna postaci jest taka, która jakby wypełnia tę lukę w całości, więc obaj. I Bartman i Schultz zagrali słaby sezon. Zbignie Bartman też trochę nękany kontuzjami. Nie ma tu moim zdaniem dużej straty. No myślę tak, myślę, że, że, że tej, straty, tej straty tutaj. A czy że po prostu jest od dłuższego czasu bez formy, jeśli on by tak. nawiązał do tego, co grał w Gdańsku. No to byłoby zupełnie inaczej, a Wresowi po prostu był pod formą niemal cały czas. Tak, i czy ta czy, czy no w sumie to, z uwagi na to, że wszystko wskazuje na to, że w ucztynie atmosfera będzie dobra, no to się okaże, czy to ta atmosfera faktycznie no, tak bardzo tak, przeszkadza. Tak w sparingach właśnie wygląda, że, że fajna chemia się wywiązała pomiędzy zawodnikami olsztyna tak, i być ale... może to właśnie pozwoli odżyć Damiana Wyszucowi. Dokładnie. No ale a jeżeli nie, no to, no to, 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 to po prostu coś jest nie tak już z, 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 z poziomem sportowym. Na środku odchodzą Bartłomie Lemański, Tomasz Kalemka. Tomasz Kalemka w zeszłym sezonie z Bydgoszczy przybył. Przedziwny transfer, nie bardzo rozumiem, co tam, co, co miał wnieść, ale nie wniósł zbyt dużo i tutaj wiem, że na nim, za nim na pewno nie tęsknisz. No ale Lemański to wydawało się, że w pewnym momencie kandydat na poważne granie. No wiesz, długo Brysowia inwestowała w rozwój tego zawodnika od wielu lat pod kontraktem właśnie w Rzeszowie, no i gdy wydawało się, że już powoli dobija do poważnego grania, to też m.in. niestety przez kontuzję, ale, ale nie pokazał nam się Bartłomiej Lemański w swoim w najlepszym obliczu na dłuższym dystansie, bo niestety w zeszłym sezonie, jak i w poprzednim, też kontuzje go nękały. I... Ale, ale trzeba mu, trzeba mu Chciałbym, oddać. Chciałbym, żeby jeszcze został po prostu w Rysowie, bo sądzę, że ma potencjał na duże granie no ale może łatwiej będzie mu się po prostu przebić i spokojnie odbudować w, w Staliny tak, gdzie, gdzie presja też może być jednak nieco mniejsza no, ta presja wyniku, presja oczekiwań w Rzeszowie potrafi pętać nogi no i dlatego zawod, część zawodników po prostu też no, ucieka i nagle się odbudowuje, no to też no nie wiem można powiedzieć przykład może Olka Śliwki, który też no, nie, nie, nie radził sobie bardzo dobrze no a w Zaksie robi kolejne, kolejne kroki naprzód, natomiast no Olemańskim też może. no ja muszę oddać mu, że jak jest w formie Dobry, dobrze przygotowany fizycznie i jest zdrowy, no to to jest zawodnik, którego jest bardzo trudno zatrzymać i on no, efektownie wyglądały te akcje w zeszłym sezonie, na przykład w ofensywie lemańskiej. I jeszcze warto wspomnieć, że wraca powoli, do, znaczy powoli jak powoli, wraca chyba do zagrywki z wyskoku i ma zamiar chyba ustabilizować ten element i jako stały arsenał chyba zaprezentować, bo nawet widziałem fragment sparingu Nysy, no to też Bartek Lemański próbował zagrywki z wyskoku i tak już było w Rzeszowie no myślę, że dobrze, żeby w repertuarze miał też zagrywkę z wyskoku, no bo te floty w zeszłym roku no raczej kojarzyłem je z autami niż z jakimiś soczystymi uderzeniami, które przeszkadzały przyjmujące. Rozgrywający tutaj też odchodzą dwaj zawodnicy Marcin Komenda do Stalinysa. To co wspominaliśmy, zaciąg w Rzeszowski w Nysie, no i Kawika Shodzi do Kioene Padwa. Tutaj no chyba. Z, jakby trudno, żebyś zatęsknił, czy trudno, żebyś jakoś specjalnie płakał za komendą, natomiast za jego potencjałem niewątpliwym to chyba już trochę tak. Jeszcze rok temu zupełnie inne plany były chyba na Marcę na komendę w Resowi, bo podpisał dłuższy kontrakt, i raczej zamysł był taki, żeby w niego zainwestować i poczekać, aż on dobije tego dużo jeszcze wyższego poziomu, a nie sądzono, że będziemy teraz w takich realiach, że rozgrywamy rysowy jest Fabianzezga. Dość niespodziewany ten transfer się przytrafił. No i siło rzeczy, żeby Marcin komenda mógł grać, no to trzeba było go wytransferować, rozwiązując umowę. Dziwna sytuacja, biorąc pod uwagę, że jest to równie spodziewany i, i trochę został Marcin stresowi wypnięty. No ale jeśli masz na rynku takiego zawodnika dostępnego jak fabianze, no to takie prawo dżungli można powiedzieć, że wygrywa silniejszy i postawione właśnie na dwukrotnego mistrza świata. Mm, tak, no myślę, że tutaj nie trudno jest jakoś specjalnie e, hejtować e, władzę Rzeszowa. No, podjęli decyzję ekonomicznie zasadną i sportowo zasadną, e, więc, więc myślę, że. Ja myślę, że, że z, jeszcze z dwojga złego wydaje mi się, że fajnie, że Rosja pozwoliła będzie odejść, aniżeli. Roz, miałaby się rozstać z Pawłem Wojckim i trzymać sobie u siebie parę drzyska komenda, gdzie jeden z nich raczej byłby to Marcin Komenda. Jeszcze w młodym wieku musiałby spędzać dużo czasu na ławce rezerwowych. No a jeszcze Paweł Wojcki też podpisany kontrakt przecież, więc, jeszcze więc... dużo, dużo wcześniej. Więc dużo, dużo wcześniej, więc no cóż, no dwie równe szóstki to już było w Rzeszowie, trzy równe szóstki z trzema roz, rozgrywającymi na wydaje się dość wysokim poziomie. Chyba już trochę za dużo. No i Luke Perry. I to chyba największa strata. W sensie to chyba jedyny zawodnik, o którym można było powiedzieć w zeszłym sezonie, że, no, że, że, że on potrafił dać swojej drużynie coś więcej. Tak, ja akurat jestem fanem talentu tego zawodnika, lubię jego grę i, i myślę, że poziom miałby wystarczający, żeby pasować się w Rysowi o obecnym obliczu, czyli drużyny, która myślę, że śmiało może gdzieś zerkać w kierunku podium i akurat Luke Perry by od takiego poziomu nie odstawał. Biorąc też pod uwagę, kto za niego przyszedł, Michał Pottera, to nie jest jakiś zawodnik, który mi nie pasuje do drużyny Resowi, ale to nie jest, to jest znacząco lepszy od Perego, także że gdyby akurat limity na to pozwalały, to nie miałbym nic przeciwko, żeby Perry kontynuował karierę w Rysowi. No, ale nie kontynuuje i... No, ale zgodzisz się, że to największa strata według... Tak, tak, według dla mnie tak. No i myślę, że tak, że jakbym powiedział Perry, Lemański, Komenda, Hołk, to tak powiedzmy cała reszta, no to raczej wydaje mi się, że specjalnych, specjalnych sentymentów nie ma. No to opowiedzieliśmy o odejściach, no i cóż, czas na transfery, no bo jak ktoś odchodzi, to ktoś musi przyjść. Szósty set. Zwalniali znaczy będą zatrudniać. Zwalniali znaczy będą zatrudniać. dżingiel wybrzmiał, parsknął Filip. A, no i tak, przyjmujący. No to Rafał Buszek to jest no chyba kandydat na czwartego przyjmującego, bo no nazwiska mocne i też z mocnych klubów trafiają na pozycję przyjmującego Klemen Czebul. Czebul, prawda? To jest, to jest prawidłowa wymowa, tak mi się wydaje. A, tak, tak sądzę. Więc jeżeli, jeżeli nie, no to oczywiście korygujcie. Może jest to jakiś Słowianofil, który, który dobrze wyznaje się w języku słowiańskim. To jest Trentino, więc no, takich transferów zbyt dużo nie ma, gdzie zawodnicy z powiedzmy czołowej czwórki Ligi Włoskiej i to tacy podstawowi zawodnicy trafiają do a, trafiają do drużyny takiej jak Rysowia Rzeszów. Kandydat na gwiazdę Myślę, że tak. Dla mnie to jest w ogóle transfer numer dwa albo trzy w, w, ogóle w skali e, ligi. Po tej Taylorze Sanderze, może po Fabianie Drzyzdze. A wspomniałeś, że to w sumie nie jest jakaś postać drugoplanowa: Trentino, bo mimo tego, że tam był uroszkowa Kowacewicz i Aaron Russell, no to Cebuli jest całkiem sporo jeszcze pograł no i prezentował się bardzo dobrze. Człowiek, na którym oparta jest po części, przynajmniej gra świetnie spisujący się reprezentacji Słowenii na Mistrzostwach Europy, bardzo dobrze znany trenerowi Julianiemu, więc sądzę, że to będzie bardzo ważna postać Resowi i duży, duże wydarzenie, jego transfer do Ligi mm, Tak, no ja osobiście mm, mam pewne zastrzeżenia, bo dla mnie to nie jest taki mm, pewniak w sensie to, to nie jest dla mnie poziom y, ścisłego topu światowego, no, ale też i, no cóż, no, przechodzi do 13 drużyny, i, i jednak no, te, te, te stawki w lidze włoskiej czy w lidze rosyjskiej są większe, więc i nie będę narzekał na, no, było, nie było ogranego zawodnika w sile wieku też, bo, bo to jest też cały czas zawodnik, który, który, który jeszcze ma przed sobą kilka lat dobrego grania w siatkówkę. Więc cieszę się z tego, cieszę się z tego transferu. No mówię, nie, nie spodziewam się, że on będzie jakimś takim niebywałym liderem. Ale myślę, że w tej maszynce jako taki zbalansowany zawodnik, bo on ma taką charakterystykę raczej takiego all-roundera. czyli to nie jest typowy, nazwijmy to ofensywny przyjmujący, on też też te wszystkie elementy w zasadzie ma na, na dobrym lub bardzo dobrym poziomie i myślę, że będzie dużą wartością dodaną. Powrót z wypożyczenia Nikolasa Szerszenia, Ślepsk Suwałki, Ślepsk Malow Suwałki w zeszłym, sezon, w zeszłym sezonie, no i ten jego sezon był, no... Też świetny. Trzeba przyznać, że, że jak na powiedzmy młodego zawodnika, no to jak mówiło się bardzo dużo o potencjale szerszenia, no to ten potencjał po prostu eksplodował nam w twarz w zeszłym sezonie. Tak. Można powiedzieć, że chyba wschodząca gwiazda ligi. Biorąc pod uwagę, jak pociągnął na swoich barkach grę, suwał, jak potrafił zachwycać zagrywką, więc bardzo dobrze, że udało się go z powrotem ściągnąć. Też jestem ciekawy, na ile on sam to w ogóle planował, czy, czy on odchodząc z dresowi na wypożyczenie dosuwał, sądził, że będzie tak, że wraca jako ważna postać, bo tak to chyba trzeba odbierać. Raczej będzie w parze podstawowej przyjmujących z Cebuliem, chociaż jest jeszcze czwarta postać, Robert Tech, to też nie jest zawodnik, który da łatwo miejsce w składzie któremuś ze swoich kolegów, chociaż tu akurat trzeba przyznać, że po sezonie, gdzie niewiele pograł w Perugii. Tak, no niewiele pograł, ale no, gdy grał w Polsce, to jeszcze w barwach Kuprum Lubin, no to to był bardzo wyróżniający się zawodnik ligi. Tak, tak i później jeszcze bardzo... dobry sezon w Arkasie i z trafił do Perugii. Tak, i tak trzeba go określić, więc no nie ma wstydu też w tym, że przegrywasz rywalizację w Perugii z Leonem, a czy, czy przegrywasz rywalizację z Płotnickim, prawda? A... Tak, no, dokładnie, dokładnie, tylko wiemy więc, więc ma... w tym sensie, że może być trochę w cudzysłowie zastany. Tak, no ale, no, ale z, no, mówię, no, z tym zastanem no, to też, no. natomiast no mimo wszystko pierwsze sparingi raczej sugerują, że, 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 że takim pierwszym, e, pierwszym składem tutaj na przyjęciu będzie raczej cebul i, i Nikolas Szerszeń, a, mhm. a, Robert, a Robert Tech w dalszej kolejności. Czy w ogóle te sparingi tak trochę wyglądają, jakby Giuliani sobie Próbował pierwszą szóstkę, Tam jest, jak wychodzą na boisku, to jest niewiele zmian względem poszczególnych spotkań. W sumie dwa sparingi, dwa razy chyba taka sama szóstka była. Um, dokładnie. Tak czy inaczej, no, bardzo ciekawa, bardzo ciekawe zestawienie przyjmujących. Rafał Buszek, myślę, że on tak ma, on jeszcze swoją rolę kilka razy, myślę, na parkiecie yy, zagra w tym sezonie. Natomiast myślę, że on ewidentnie jest zawodnikiem numer cztery. On już chyba też Coraz bliżej końca kariery sportowej, a myślę, że ta Karola mu odpowiada i on też nie jest chyba tym typem osoby, które by jakoś specjalnie mącił w składzie czy, czy jakimiś swoimi przerysowanymi ambicjami, próbował ingerować i psuć atmosferę. Atakujący: Karol Butryn z CER Czarni Radom, Damian Domagała. Karol Butryn. Moim zdaniem to chyba jednak najlepszy atakujący poprzedniego sezonu. Momentami wchodził na poziom no, niebotyczny. Naprawdę. To, 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 to nie był tylko bardzo dobry poziom, to był, to był wspaniały poziom gry. Tak. I co ważne, to oprócz tego, że miał doskonałe mecze, to jeszcze były to występy bardzo równe. Rzadko kiedy zdarzało się Karolowi Butrynowi, żeby on jakoś swoją grę mocno obniżał poziom swojej gry. Także. Byłem wręcz momentami zdumiony, że on potrafił tak po prostu grać i cieszę się, że dostał szansę w takim no, klubie, który będzie bił się o najwyższe e, laury, bo bądź co bądź to jest historia dość nietypowa, żeby zawodnik e, tak długo przebijał się do Plus ligi i z sezonu na sezon robił takie fajne postępy. Teraz wygląda na to, że dostanie taką pełnoprawną rolę w zespole już bardzo, bardzo, bardzo mocnym. E, Wszyscy. wszyscy Jak zmiennikiem mówią, będzie Damian domagała? Co chciałeś powiedzieć? Tak, że wszyscy mówią Butrynowi, że jest za niski, żeby robić e, karierę na poziomie, nie wiem, no, medali Mistrzostw Polski, a on mówi, że sprawdzam i on się z tym nie zgadza. On po prostu, atak on po prostu atakuje skutecznie. I do, tak. do, do tego dokłada zakrywkę. Damian domagała, no to tutaj też e, czas nas trochę goni, natomiast no, w zeszłym sezonie w Kuprum Lubin on długo nie grał, bo miał kontuzję. Więc, więc dopiero gdzieś tam na pewnym etapie sezonu dołączył do rywalizacji z Jakubem Ziobrowskim. No, i myślę, że tutaj po prostu, że res, resowia stawia na, na talent. Tak? On po prostu ma uzupełnić, raz na jakiś czas wejść na, na, na zmianę podwójną czy, czy, czy odciążyć butryna. Natomiast myślę, że on po prostu ma terminować w tej, w tej drużynie przede wszystkim. Piątka środkowych, piątka, aż piątka środkowych. Został Grzegorz Kocok, Bartłomiej Królewski. Do składu dołączyli. Jeff Gendryck z Berlina, Timota Tamema z Tours i Piotr Heinz z Jastrzębskiego Węgla. Tak, no Jeff Gendryck i Timota Mema, no to można by powiedzieć, że taka podobna historia, jeśli chodzi o drużyny, w których grali i o ligi, bo, bo, bo wyróżniające się postaci, no, Ligi Niemieckiej i Ligi Francuskiej, no, też w drużynach czołowych w tych ligach. Wyżej jednak stawiam Gendryka. myślę, że on też ma trochę większy potencjał niż niż Tamema, on też już się w reprezentacji Stanów prezentował, i ona też jest no, reprezentacją bardziej wymagającą, jeśli chodzi o poziom, no bo tam też na, na środku i Smith, i Holt, i, i właśnie, właśnie gdzieś tam Gendryk też, też w okolicy. Timo Tamema, Tours, czy Tur w zasadzie, estończyk myślę, że będzie sprawiało trochę problemu zapis jego nazwiska, bo tam jest... Ja już się nauczyłem. Tak, już się nauczyłeś, tak, no to jest Tam-Mema, czyli dwa A na końcu, no i Piotr Hań z Węgla, no i w sumie co, co sądzisz o takim zestawieniu? No to ta para tych zawodników, którzy z Resowi nie odeszli, Kosoki i Królicki chyba w tej hierarchii jednak właśnie na tych miejscach 4-5. Chyba tak, i gdybym miał wybór, to wolałbym zostawić Bartłomieja Lemańskiego, a gdyby się trafiła okazja, to pozwoliłbym odejść Grzegorz Grzegorzowi Kosakowi i Bartłomiejowi Królewskiemu, ale jest tak jak jest. Mnie zadowala ta obsada pozycji, bo Jeff Gendryk to jest jeden z moich ulubionych zawodników. Człowiek o bardzo przyjemnym do oglądania temperamencie, o, o charakterze takiego walczaka, trochę dzikusa, ale w Pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i duża klasa w ataku, bloku, świetnie się go po prostu ogląda. Trochę gorzej w zagrywce zagrywa flotem. Myślę, że z tej trójki elementów, właśnie atak, blok i zagrywka trochę w zagrywce jeszcze ma do nadrobienia, aczkolwiek jego flot jest groźny. Z kolei Timota Mema ma ważny atut w postaci zagrywki z wyskoku. Wydaje mi się, że powoli odchodzimy od zagrywki flotem do zagrywki z wyskoku, i to może być duża broń właśnie Stończyka. No właśnie te, te też przewiduje, szczególnie, że limity pozwolą na to, żeby, żeby dwóch obcokrajowców na środku mogło występować. Bo no, 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 znaczy no, tam no, teoretycznie może być taka sytuacja, że będzie cebul i będzie techt. Będzie genderick i będzie tamema w jednym momencie na boisku. No i to oczywiście wtedy jest niedobrze, bo musi być ich trzech, a nie czterech. No ale, ale myślę, że jednak, jednak jeżeli szerszeń będzie grał z cebuliem, to, 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 to ta para środkowych będzie raczej występowała na boisku. No i Piotr Hain, no to to jest taki. no solidność, chyba tak bym to tak bym to określił. No na pewno wstydu na boisku nie będzie robił. Trudno tak naprawdę. pod. Pokreślić potencjał, na co stać Piotra Heina, bo niewiele go można było po prostu oglądać w ostatnim czasie, bo w Wyszrzemskim Węglu e, za wiele okazji do ogrania nie miał w zeszłym sezonie. Także sądzę, że nawet jeśli się okaże, że grać paru gender i tamema nie będzie można, no to ta trójka Polaków po prostu pozwoli, jeden z nich przynajmniej w jakimś tam okresie że ta pozycja nie będzie jakoś tam mocno kuleć po prostu. Właśnie gdybyśmy mieli więcej czasu, to moglibyśmy porozmawiać też o tym, czy, tak, czy, czy tak, Piotr tak. Hain robi karierę na miarę, na miarę też jakiegoś tam potencjału swojego, a może ten potencjał nigdy nie był ogromny, ale, ale no na pewno solidny zawodnik, to, to nie, nie odmawiam mu umiejętności, myślę, że, że tak jak mówię, no on jest po prostu po prostu solidnym, środkowym. No ale jednak, jednak myślę, że szczebelek niżej niż Gendryk i Tamema. Rozgrywający Fabian Żyzga i Paweł Wojicki. Paweł Wojicki po kilku latach w Indepolu AZS-ie Olsztyn na pozycję drugiego rozgrywającego. No ale Fabian Drzyzga, no to nazwisko, które mówi samo za siebie, i nie chodzi tylko o to, że jest synem Wojciecha. Tak, przychodzi tutaj w charakterze, czy jak to nazwać, po prostu jako mistrz Rosji. Jako kapitan zespołu mistrza Rosji Lokomotywu Nowosybirsk po dwóch właściwie no, udanych sezonach w Rosji. Dwukrotnie mistrz świata, myślę, że tutaj chyba nie ma co za bardzo się rozwlekać, zwłaszcza że czas nas goni. Paweł Wojcki są topowe zespoły w Polsce, które mają znacznie gorszych drugich rozgrywających. Tak, no myślę, że myślę, że w czołówka no Paweł Wojcki ma swoje problemy już z utrzymaniem jakości rozegrania, gdy musi biegać. Jeżeli to przyjęcie będzie dobre, no to on też cały czas ma dużo do zaproponowania w zeszłym sezonie. No, mówię z dobrego przyjęcia, dobrze prowadził grę, ale im dalej od siatki, tym było gorzej, więc, więc raczej tutaj trzymałbym kciuki też za, za, za dobrą formę też fizyczną Fabiana Drzyzgi, bo bo, bo, bo on też jest takim zawodnikiem, który, który tak trochę leniwy w ruchach czasem się wydaje być. No ale rozgrywający, no myślę, że podwójne zdobycie Mistrzostwa Świata nie dzieje się przypadkiem, no i też bycie czołowym rozgrywającym Ligi Rosyjskiej to też nie może być przypadek. No i Libero, Bartosz Mariański został, Luke Perry, jak już wspominałeś, odchodzi, w jego miejsce Michał Potera, najlepiej przyjmujący zawodnik zeszłego sezonu statystycznie. To jest bardzo podobny przypadek jak Karola Butryna, czyli zawodnik, który swoją solidną grą, myślę, że zasłużył sobie w pełni na szansę w takim zespole, który będzie bił się o medale. I no Jestem po prostu ciekawy, jak swoją szansę wykorzysta. Myślę, że tutaj ma szansę spełnić swoją rolę, tak po prostu. Tak, to to, to, to w sumie ciekawe, ale faktycznie to tak wygląda, że zarówno Butryn, jak i Potera, to są tacy zawodnicy, którzy gdzieś tam, nie, nie, nie mówiło się o nich, że to są takie talenty najczystszej wody, Raczej stopniowa poprawa, determinacja, taka powtarzalność i dużo pracy włożonej na treningach i krok po kroku dobili do, do poziomu bardzo wysokiego. No i na co ten skład Resowi wystarczy, no to opowiemy za chwileczkę. Szósty set. Tak powiedziałem, że opowiemy tak, jak moglibyśmy sobie jakieś takie, wiesz, prawo rościć do decydowania. No ale skład Drzyzga, Butryn, Cebuli, Szerszeń, Tamema, Gendryk, Pottera to skład na miejsca. Filip? Myślę, że jest to zespół na pewno zbudowany na taki. Zakres miejsc jak 1-3, aczkolwiek na pewno tego by chcieli kibice. Wydaje mi się, że na pierwszym miejsce, jednak w ostatecznych typowaniach, już gdy dojdziemy do kolejnych zespołów, wytypuje inną drużynę. A Sekoresowia ma na pewno szansę na podium, gdyby miał wskazać widełki. Miejsc 2-5 jest po prostu duża konkurencja w czołówce. Myślę, że nie można e, nie traktować Ressowi jako faworyta i oczywiście myślę, że wiele. Osób na takie słowa gdzieś tam uśmiecha się pod nosem, no bo to samo miało być rok temu, to samo miało być dwa lata temu, to samo miało być trzy lata temu, a, a, a nie ma. I, I generalnie było dość, dość nieprzyjemnie i, i ten poziom był słaby. Natomiast, no kurczę blade, no mówimy o butrynie, który przychodzi po świetnym poziomie, jednak nie mówimy o nie wiem, to nie, 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 nawet jak nawet porównujemy nazwiska, tak, no to środek, no, zdecydowanie lepszy i to też tacy zawodnicy, co też mi się podoba, no w zeszłym sezonie miałem wrażenie, że trochę takie um, śliwki robaczywki, trochę zawodnicy, którzy, którzy częściowo... Na udowodnienie i... czegoś. Tak, trochę, trochę tacy zawodnicy, którzy... Którzy, którzy powiedzmy już, no może nie chcę mówić, że odcinali kupony, ale wydaje mi się, że dużo było tam takiego zgnuśnienia jakoś tak, to wszystko nie zagrało mentalnie, więc jeżeli też ten aspekt mentalny dojedzie, no to sportowo, no to są zawodnicy, którzy no moim zdaniem na pewno w okolicach medalu e, powinni się zakręcić. Ja też raczej nie stawiam Resowi jako kandydata numer jeden do mistrzostwa, ale myślę, że no, tak jakbym miał podawać taki nasz tradycyjny przedział trzech miejsc no to albo 2-4, albo 3-5. Wydaje mi się, że 3-5 jednak. W szczególności że są zespoły, które, po, których zmiany na przykład były mniej takie inwazyjne. Tutaj Rysowia jednak będzie musiała wiele pracy włożyć, żeby pewne schematy swoje w grze poukładać, a może trochę mam też problem z tym, że mówię, to, 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 pozycja przyjmującego nie jest dla mnie, to nie są dla mnie tacy wymiatacze, jeśli chodzi o skuteczność, mm, ale, ale, ale jako całokształt, no moim zdaniem, dobra, no ja zostanę na miejscach 3-5 i to jest asekuracyjne. bo to ja w takim razie zawężę swój wybór do 2-4. Tak, ja wiem, wiem, że to jest asekuracyjne trochę i, i po prostu trochę też się chyba obawiamy, Takiego mocnego typowania, bo, 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 bo ten walec rzeszowski to już miał pędzić w sezonach poprzednich, a, a, a w zasadzie no wygląda na to, że to Resowia pod ten walec innych drużyn wpadała, a sama tym walcem nie była. Myślę, że w tym sezonie no, to, jest, to jest, te zmiany w składzie mi się podobają. To powinna być dobrze ułożona drużyna z wieloma atutami, i, i to jest drużyna na duże, duże granie. To co? Eee, ty mówisz 2-4, ja mówię 3-5, ale tak jak mówię, jeżeli bardziej bym powiedział bliżej 3-4, czyli raczej pół finał niż, niż to piąte miejsce, eee, ale czas pokaże, bo, bo kandydatów też do walki o medale w tym sezonie też nam nie brakuje. Eee, no i chyba możemy domknąć temat eee, Asekoresowi Rzeszów, pół godzinki, taka pigułeczka. Mamy nadzieję, że wystarczy Wam, żebyście no, zaznajomili się z drużyną Aseko Rysowi Rzeszów przed sezonem 2020-2021. My odliczamy do Ligi już jutro kolejna drużyna, dwunasta drużyna poprzedniego sezonu. A tymczasem dzisiaj za uwagę dziękuję Piotr Złow. I Filip Kurfanty.